Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony PixOKN, a w dzisiejszym odcinku na celownik weźmiemy aplikację TubeMate. Otóż co ona robi? Pozwala nam ściągać filmy z YouTube'a. Nie znajdziemy jej na markecie, na sklep Play, dlatego że prawdopodobnie została uznana że łamie prawa autorskie filmu, bo sobie możemy je normalnie ściągnąć i wstawić na swój kanał na przykład, prawda? Więc to troszeczkę łamie prawa, ale jeżeli chcemy dla własnego użytku sobie ją wykorzystać, ściągnąć, posłuchać, obejrzeć coś bez internetu kilka razy, to bardzo przydatna aplikacja. Wejdźmy sobie w tą aplikację i pokażę Wam, jak tutaj ogólnie w niej się robi. Bardzo łatwe to jest, gdyż wchodząc do niej, otwiera nam się zwykły YouTube. Po prostu jakbyśmy mieli aplikację YouTube, oczywiście z reklamą na dole, bo jak to by hajsu za to nie brać, prawda? Dobra, i teraz tak, wyszukujemy sobie jakiś film. Załóżmy, chcecie sobie na mieście wykonać usuwanie aplikacji systemowych, a teraz nie macie czasu, a na mieście nie będziecie mieli internetu, no bo to po prostu tutaj na dole, w takim pasku, jest taka zielona strzałka. Klikacie na tą zieloną strzałkę, klikacie pobierz i pobieracie film w formacie, jakim chcecie. Tu macie różne formaty, różne, że tak powiem, możecie ściągnąć sobie w HD, możecie sobie ściągnąć normalnie, możecie sobie ściągnąć jakieś 320x240. Ja zawsze ściągam w najlepszym formacie, chyba że mam mało pamięci, na karcie pamięci. No i co? I klikacie na górze pasku powiadomień, na pasku powiadomień. Pokażę Wam się, ile się ściągnęło z ilu kilobajtów i pokażę Wam, ile procent już się ściągnęło. Po ściągnięciu się połączę, tak będzie, dopóki nie napiszę w pasku powiadomień, że skończyło pobieranie, to będzie trzeba czekać. Aplikacja nie muli telefonu i bardzo jest szybka, nawet jeśli ma się wolny internet, to wcale nie jest wolna, ma przesył bardzo dobry. No i to chyba na tyle na tą aplikację. Mam nadzieję, że ta aplikacja Wam się przyda, może niektórzy takiej szukali i właśnie u mnie ją znajdą, także dzięki bardzo za obejrzenie, proszę o pozytywną ocenę albo negatywną, jak się nie podobało, i proszę, jeśli możecie, zostawić mi jakiś fajny komentarz. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia w następnym przeglądzie albo w następnym po prostu odcinku. Cześć!